Przebieg spotkania w Bielsku-Białej diametralnie inny niż konfrontacji Piasta z rekordem z grudnia w hali Przyjasnej. No tak, zdecydowanie. No wynik niekorzystny dla nas, ale no muszę pochwalić dzisiaj zespół za ambitną grę i za mądrą grę i za to, że zagrali bardzo odważnie na tle bardzo silnego zespołu, właściwie zespołu poza, wydaje mi się, zasięgiem całej ligi. Aczkolwiek myślę, że gdyby zachować gdzieś tam koncentrację w tych strategicznych, gdzieś tam newralgicznych momentach, to kto wie, moglibyśmy się pokusić o lepszy wynik. Myślę, że z przebiegu całego spotkania wygrał zespół bardziej doświadczony, bardziej taki wyrachowany. Natomiast myślę, że przez długie fragmenty meczu pokazywaliśmy, że też świetnie gramy i zespół naprawdę no, dzisiaj pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Także trochę zabrakło, jeszcze musimy wiele, wiele pracy włożyć w to, żeby grać na tym poziomie naszym najlepszym z dzisiaj, tak? Żeby grać cały mecz, no to musimy jeszcze troszeczkę popracować. Także. Ale następna konfrontacja rekordzistów z zespołem Piasta już niebawem w grupie mistrzowskiej. No tak, na to wychodzi, że niebawem znowu się spotkamy, także będzie pewnie okazja do kolejnego fajnego futsalowego starcia. Także życzę już dzisiaj, zapraszamy kibiców i życzymy miłych wrażeń, tak jak dzisiaj pewnie. W trakcie spotkania rekordu z Piastem kibice, ja przyznam, również zastanawialiśmy się, kto może dziś zastąpić w roli strzelca numer jeden zespołu Michała Seidlera. No i wyszło jasno i klarownie czytelnie Artur Popławski. Gratuluję świetnego występu. Dziękuję, no na to zasłużyła cała drużyna. Michała Seidlera ciężko zastąpić, bo wiemy, jak jest to bramkoszczelny zawodnik. No mecz ciężki, no. Widać tu rękę trenera Hirsza, cały czas idą do przodu. Tak, właśnie tak spodziewaliśmy się tak ciężkiego meczu, ale na szczęście ten mecz jest za nami. Zwróciło moją uwagę to, że grali bardzo uważnie i skoncentrowanie w defensywie gliwiczanie, natomiast zwyciężył zespół bardziej konsekwentny i przede wszystkim cierpliwy. No tak, no gdzieś ta nasza pasta, idziemy, można powiedzieć, mecz za meczem. Widzieliśmy, że to nie będzie spacerek, tak jak już wcześniej powtarzałem, bardzo dobry trener w Piaście, widać, że oni cały czas się rozwijają. Myślę, że za 2-3 lata już będą naprawdę kompletnym zespołem, jeżeli trener pościąga zawodników, bo na pewno tak będzie. No ale na teraz to my jesteśmy mistrzem Polski i mam nadzieję, że obronimy ten tytuł. Parokrotnie dzisiaj interweniowali przy tobie fizjoterapeuci zespołu. Czy coś poważnego wydarzyło się w trakcie lub po spotkaniu? No, poczułem tam przy starciu z Przemkiem Dewódzkim, pociągu mi delikatnie w pachwinie. Myślę, że nie jest to jakieś poważne, ale nie chciałem, żeby to się jeszcze bardziej rozwinęło i dlatego grałem na chwilę, żeby Honza tylko sobie dychnął, jak to się mówi, i po prostu nie chciałem pogłębić tego. Raz jeszcze gratuluję indywidualnie bardzo udanego występu i całemu zespołowi. Dziękuję bardzo.